Dzień dobry Państwu, wszemi wobec witają się kopułki dwie. Kopułka 1B, Marek tak Meissner. Kopułka... Dzień dobry Państwu, dzień dobry Maćku. No i kopułka Maciek, 1A, czyli tak, ja. Tak jest. No Szanowni i Państwo, cóż tu mamy parę dni się nie widzieliśmy, a dzisiaj jest 8 sierpnia, czyli urodziny miesiąca. Tak jest. A na urodziny miesiąca wypadałoby, żeby było coś spektakularnego. I na dzień dobry mamy. Widzicie to za mną? Tak, tak. To się nazywało Pat S. Pat S. Tak. Nazwa uważam świetnie adekwatna, bo jest Pat i Pataszon, Pat S i Padł S i tak dalej. Padł, słuchajcie, padł, wybitnie padł. Odsuwając się tak, to coś ma armatę mieć 152 mm z hamulcem wylotowym. Jest na podwoziu BMP-3, czyli bojowego wozu piechoty, którego kadłub stał się bazą do wielu rzeczy od jakiegoś czasu. A tak naprawdę przerobionego trochę BMP-3 pod kodową nazwą Wyżga, tak. Ale to jest mniej więcej to samo, to znaczy ta sama klasa Ciasnota. Pancerza, tak, i ciasnota. I klasa pancerza i ciasnota jest spod znaku wagniotca, łamiotca i tak dalej. Oficjalnie do 14,5 mm ochrony przed amunicją strzelecką. Nieoficjalnie to jak przeciwpancerna, to i 12,5 przebije swobodnie. Dokładnie. I teraz słuchajcie, to coś. Zdjęto, tak jak widać, jest taki ten obramowanie, zdjęto zasadniczo projekt z pomnika i to, co jest, reaktywują, bo w końcu posłuchano, to też jest jednak ważne, tego głosu desantników rosyjskich, że mają za mało sprzętu artyleryjskiego wspierającego ich w boju, a oni idą jak zwykła piechota. No i to coś z papierowym pancerzem ma w tej chwili ich wspierać. No ale słuchajcie, skoro to się pojawia, to znaczy, że moc tego wielka być musi. No i mocą tego jest to, że potrafi wystrzelić, tak jak dzisiaj kolega z portalu Defense mniej więcej ustalał, poniżej 20 km zasięgu, na tej lufie to absolutnie mnie nie dziwi, czyli generalnie rzecz biorąc, w granicach parametru takiego, jakie mają nasze stare, niemodernizowane armatochaubice Dana. 17 kilometrów. 17, tu będzie 18. Tu będzie 18 i co najciekawsze, ma być jeszcze wariant 120 mm, który będzie miał zasięg 12 km, bo nie ma tak, prawda, żeby przy takiej armacie można było coś z tym zrobić, choćby dlatego, że jest przebudowywany zamek, żeby się tam zmieścił, żeby to za ciężkie nie było, bo jak będzie za ciężkie, to całe BMP będzie leciało na pysk, w związku z tym będzie duży problem. Poza tym celność tego ustrojstwa zarówno w postaci 152, jak i w postaci 120 jest deczko iluzoryczna. To znaczy, gdyby to włączyć do baterii, która miałaby radar zooparg i byłaby usieciowiona, to ewentualnie byłoby można. Natomiast wojna w Ukrainie udowodniła, że taka bateria zostałaby nakryta już drugą salwą kontrbateryjną ukraińską, wobec czego trwa dyskusja pod hasłem, a na chuj nam to? No więc na chuj nam to dlaczego? Dlatego, że ogień i manewr to coś będzie strzelało i będzie uciekało. Hit and run. Tak, hit and run. A ja jeszcze powiem, że ktoś mnie zaskoczył dzisiaj, bo nawet nie wiedziałem, że takie coś jest. Może ty to znałeś. Trybun Timur. Mówi ci to coś, taki kanał? Coś mi tak mówi. No więc się dowiedziałem od absolutnie obiektywnych źródeł, które nie są wrażliwe na rosyjską propagandę, nie, że na tym kanale YouTube'owym Trybun Timur to można zobaczyć, jak rosyjska artyleria wymiata zachodnią technikę na Ukrainie. Tak. Więc podałem prosty przelicznik. Mówię, Polska wysłała i sprzedała 72 kraby. Około połowa została porażona. Nawet do 20 może być zniszczonych przez tyle czasu wojny, tak? Z 72 sztuk. A w
Tymczasie, nawet czy to Oryx, czy ktokolwiek inny liczył, wychodzi, że ponad 3000 sztuk artylerii lufowej i rakietowej zostało Rosjanom zniszczone, z tego ponad 1000 w ciągu ostatnich 2 miesięcy tej ofensywy, której kompletnie nie ma. No i ona nie jest intensywna, jeżeli chodzi o zdobycze terytorialne, ale jest bardzo intensywna, jeśli chodzi o poziom niszczenia i obezwładniania rosyjskich jednostek. Tak? Raz jeszcze zróbmy tutaj taki malutki, ma taką malutką gwiazdeczkę do przypisu, który to przypis powie o tym, że Kraby są armatochaubicami, poza oczywiście sprzętem zdobycznym rosyjskim, poza oczywiście sprzętem ukraińskim, najintensywniej wykorzystywane na froncie, ponieważ jest to sprzęt, który chodzi na każdej amunicji, nawet na amunicji pakistańskiej, której nie zawsze przyjmują M109, bo tak naprawdę na froncie walczą w tej chwili 109, Kraby i artyleria ukraińska 150. No troszkę jeszcze Cezary robią robotę. Cezary jeszcze robią, tak, ale tutaj to, jak sami ukraińscy artylerzyści mówią, no wiecie, one zabezpieczenie to mają takie, jakie mają, więc musimy się kryć. Natomiast wysokomocne PZH-2000 no mają problem, one nie są zdecydowanie na ukraińskie drogi i zdecydowanie nie są na prymitywne warunki eksploatacji. Tymczasem... Wobec czego są wykorzystywane no, tak jak można, żeby strzelały tak, żeby można było w razie czego wycofać szybko i żeby nie było intensywnego użycia. Natomiast no, był ten kontrakt na 100, prawda? No, mówiono, że 100 kupią. Nic o tym kontrakcie nie wiadomo. No dalej jest ten kontrakt na zasadzie będzie, jak ktoś za niego zapłaci, a wiewiórki mówią, że po doświadczeniach ostatnich z niemieckimi armatochaubicami Ukraińcy nie są najbardziej zainteresowani tym sprzętem ze względu na to, że on wymaga niesłychanie wysokiej kultury technicznej, jest sprzętem dosyć delikatnym, dobrym, ale delikatnym, no i dosyć dużo czasu wymaga sama naprawa i utrzymanie tego sprzętu, przy czym on musi być garażowany. Dodatkowo dodajmy, właśnie pojawił się artykuł w polskich mediach elektronicznych, mówiący o tym, że polskie Kraby, przepraszam, są naprawiane, remontowane tuż przy linii frontu. Zainteresowanych odsyła można znaleźć, czy to na Twitterze, czy na Facebooku, na pewno da się znaleźć informacje o tym. Niech sobie każdy sam przeczyta i się z tym zapozna. I to jest coś, czyli tak zwana podatność eksploatacyjna na trudne warunki, która w przypadku Kraba jest, powiedziałbym, że bardzo, bardzo wysoka, pozytywnie wysoka. Tak. I to jest powód, dla którego zawsze, chociaż wbrew wielu, uważałem, że na polskie warunki AH-64, jako śmigłowiec bojowy, szturmowy, to jest piękna rzecz, ale on jest dużo bardziej wrażliwy na warunki polowej eksploatacji. A bądźmy szczerzy, nasze wszystkie bazy lotnicze są w zasięgu różnorakich, a nie tylko jednego rodzaju, sprzętów, którymi armia rosyjska mogłaby chcieć nas porazić, więc na dzień dobry nasze śmigłowce i nie tylko samoloty będą musiały tam, gdzie nie ma dobrych schronohangarów, opuścić bazy stałe i przenieść się na polowe bazy. Czyli tam jest więcej pyłu, deszczu, wszystkiego i tak dalej, i tak dalej. I śmigłowiec, przepraszam, AH-1 w wersji Viper, dokładnie, robiony dla piechoty morskiej, który nie jest tak bogaty w elektronikę jak AH-64, jest o tyle lepszy i odporny na polowe warunki eksploatacji, bo tak sobie zawsze Marines życzyli, bo oni lądując gdzieś nie mają gotowych baz, w polu muszą działać, że dla mnie to właśnie te śmigłowce wydawały się być bardziej racjonalnymi. To, że ich cena jest niższa, to już w ogóle inna rzecz. To znaczy, ja uważam, że Czesi zrobili lepszy deal, bo oni od razu założyli, że oni nie będą działali ze stałych baz i dlatego wybrali AH-1, czyli wybrali Vipery. Ja uważam, że to był o wiele lepszy deal. Ja nie mówię, że tu chodzi o same
o same, o samą eksploatację, która też jest tańsza, o samo utrzymanie. Ale mi chodzi o tą podatność na chodzi trudne o podatność warunki eksploatacyjną, polowe. Tak jak powiedziałeś, jest to bardzo ważna rzecz i w naszym przypadku może być rozstrzygająca. Także tutaj zdecydowanie uważam, że nie zrobiliśmy dobrego dealu. Kupiliśmy naprawdę high-top elektronikę, a ona może mieć problemy, tak jak miały 64 w Afganistanie. Dokładnie, a najwięcej lotów tego typu wykonywały tam właśnie kobry. Jedynki, tak, kobry. Kobry Przy czym jeszcze, one mają, w wersji Z. tak, one mają udźwig przeciwpancernych pocisków kierowanych niewiele mniejszy. One mogą wziąć... 50 kilo mniej mają chyba i to jest wszystko. Nawet 16 PPK klasy Hellfire, jeżeli to jest potrzebne, tak? No. A i tak mogą współdziałać z Kajołami, które oczywiście naprowadzają, tak. Więc tutaj to nie ma żadnej różnicy, a różnica sama eksploatacyjna jest ogromna. I tutaj dołożenie do każdego klucza jednej taniej maszyny, nie wiem, H-145 ze stacją radiolokacyjną, tak, naprawdę nie stanowiłoby problemu, żeby robiłoby wspierać. robotę. A teraz nawet dobry bezpilotowiec nadzorujący to z powietrza, tak? W tej chwili I tu tak. by się te Bajraktary mogły Bajraktary sprawdzić bardzo ze przydały, stacją oczywiście. AES-a. Kurde, Tak. robiłyby robotę. Robiły dokładnie. Więc Dokładnie. Ja teraz powiedziałem coś, co paru kolegów odsądzi mi od czci i wiary, ale ja podszedłem do tego od strony użytkowo-eksploatacyjnej, a nie Tak, od strony tak pojęcia, samo. Bo high-tech jest najważniejszy. Dokładnie, Sorry. dokładnie. Aczkolwiek nie jestem specjalistą od lotnictwa, a to jest jednak lotnictwo wojsk lądowych. Więc coś o tym wiem, co bym chciał, żeby ono mogło zawsze robić. Tak, i żeby ono było... Tutaj jest jeden parametr, który cały czas mi siedzi z tyłu z głowy, to jest procent gotowości bojowej w warunkach eksploatacji polowej. Bo on właśnie jest zupełnie inny niż w warunkach eksploatacji bazowej i to może być nawet kilkadziesiąt procent. Tam jest nawet takie Kilkadziesiąt coś, procent decyduje. że oni mają przekładnię tak zaprojektowaną i z takich materiałów, żeby po przestrzeleniu i utracie ponad Tak. 50% oleju, Oleju. Ona mógł mogła jeszcze dalej działać 30 30 minut. minut. Tak, to naprawdę są bardzo ważne rzeczy. I no Czesi uważam, tak jak i ty powiedziałeś, że zrobili dobrego deala. No ale idźmy dalej. Pogadaliśmy o czymś rosyjskim. O czymś rosyjskim, a raczej teraz o prawie radzieckim. amerykańskim. Tak, Coś a o teraz tak amerykańskim. bardzo dobrze, bardzo dobra nowina ze Stanów. Reagan Foundation, znana skądinąd, zrobiła taką sondę i okazało się, że łącznie 75% Amerykanów uważa, że jest bardzo ważne dla United States, żeby Ukraina wygrała wojnę z Rosją, z agresją rosyjską, przy czym jeżeli chodzi o elektorat demokratów, to jest 86%, tu jest bez zaskoczenia, a republikanów 71%. I to jest bardzo pozytywne zaskoczenie, bo jeszcze 2 lata temu wśród republikanów była taka opinia, że ta Rosja to może być sojusznikiem w walce z Chinami. Czyli wreszcie się otwierają oczy i to jest bardzo pozytywny objaw ze względu na frakcję MAGA, o której koledzy ze Stanów piszą, że wreszcie zaczyna tracić. A tam mamy takie zjawiska biologiczne jak Marjorie Taylor Greene, która ostatnio oświadczyła, że Stany powinny rozwiązać NATO i więcej nie współdziałać, więcej nie pomagać Ukrainie, oraz Carrie Lake, która oświadczyła, że ni mniej, ni więcej, tylko amerykańskie wojsko powinno stanąć na granicy Arizony, gdzie jest straszna sytuacja, a w ogóle wycofać się z Europy. Wycofać się z Europy absolutnie. Europa nas nie interesuje, powiedziała. I no tak. Trzeba uznać rosyjską strefę wpływów. Zważywszy, co po niektórzy koledzy wyciągnęli z zakamarków portali, które forów MAGA, gdzie okazuje się, że uważają, że Polacy są Rosjanami, tylko za wszelką cenę chcą się odróżniać od Rosjan, to ja się bardzo cieszę, że ta frakcja traci w przyspieszonym tempie. Oby to był już trend całkowity, bo Dokładnie. to jest nieludzkie, ale wiesz co,
Im większy dostęp do mediów, tym bardziej można zobaczyć, jakie kompletnie nie nadające się do współżycia ludzkiego osoby trafiają do polityki i robią tam w jakiś sposób karierę, bo ktoś ich dobrze wentyluje i finansuje. Tak. I potem tacy ludzie trafiają do gremiów decyzyjnych. No to jest masakra. Powiedz, ale niestety, to nie jest tylko tam. Jeszcze jedno. Jeżeli bracia Koch super, ultra, hiper konserwatywni zrobili think tank i fundusz, który ma za zadanie zatrzymać Trumpa w marszu do Białego Domu, to znaczy, że naprawdę konserwatyści mają Trumpa dosyć. Ja ich, patrząc na to, co wyprawia w mediach Trump, co robi, co mówi jego ludzie, ja kompletnie ich rozumiem. Dokładnie. Czas tolerancji im się skończył. Dokładnie, zwłaszcza, że to są nawciarze z Teksasu, a nawciarze z Teksasu to już jest taka konserwa betonowa. Tak, oni na widok wszystkiego, co czerwone, szukają broni pod ręką, tak? Nie, wszystkiego, co lekko różowe. A czerwone nawet. To już w ogóle chcieliby zrzucić bombę nie, atomową. A to akceptują to na fladze, czyli w odcinkach, w paskach. Tak, tak, no bo to jest Stars and Stripes. Tak. No jak Stripes, no to już może być, prawda? Dokładnie, dokładnie. No ale to wiadomo, niepodległość, Patriot Games i tak dalej. No, ale tutaj, no tutaj mamy taką rzecz. No, wiadomo, że były te rokowania w Jeddah. 2 dni trwały. Tak. Okazało się, co prawda oczywiście Chińczycy wystąpili w roli hamulcowego, stwierdzili, że to nie może tak być, żeby tutaj o Rosji bez Rosji, ale udało się zmontować krajom europejskim, USA-owi oraz Indiom blok 40 krajów, które przyjęły rozwiązanie, przyjęły plan pokojowy, który w bardzo dużej mierze jest planem ukraińskim. Tak, bo jest tam wspaniałe zdanie. Jako bazę przyjęto integralność terytorialną Ukrainy, a integralność terytorialna musi być liczona sprzed momentu, kiedy zaczęła terytoria tracić. Czyli jak dla mnie... listopada 2014 roku. 13 nawet. Nawet 13. No. A ja powiem tak, o co się rozbiło, bo o tym już też nieoficjalne przecieki są. I nigdy byś nie uwierzył. Oczywiście o Krym. No ale dobrze, w jakim stopniu o Krym? Że wspólnota międzynarodowa, taż wspólnota nie zgodziła się na, uwaga, chiński plan pokojowy, który zawierał w sobie osadzenie na Krymie żołnierzy pod flagą ONZ, żołnierzy z krajów niezaangażowanych, w co mieli wchodzić żołnierze z BRICS-u, Nepalu, Brazylii i Chin. Ale ja o tym mówiłem w tamtym tygodniu, że pewnie wszyscy wiedzą, jedyne kraje, które mogłyby wejść tam pod mandatem ONZ w miarę szybko, to są kraje NATO, na co absolutnie nie wyrazi zgody kto? Rosja, jako członek Rady Bezpieczeństwa stały. No, tak? Chiny nie wyrażą. To też. Więc najlepszą bazą będą kraje BRICS-u, w tym Chiny, a Chiny od dłuższego czasu szykują swoich mirotworców, tak, żeby budować przekaz swojej siły również w ten sposób. No i trafiłem. I tu właśnie Bołmot, egipskiego wiceministra spraw zagranicznych, który oświadczył, że tam, gdzie Chińczycy zaprowadzają pokój, jest to wyłącznie pokój chiński i jest to pokój, którego Chińczycy już nie opuszczają. Chyba coś wie chłopak z terytoriów afrykańskich. Mają tam dobre kontakty. O ja, no, wiesz, ja bym jednak, jeżeli chodzi o egipski wywiad, mu postawił dosyć wysoką cenzurkę. Także tak, właśnie jeżeli chodzi o Afrykę. Także ja myślę, że tutaj, no cóż, będziemy czekać jeszcze na rokowania pokojowe. Najważniejsze jest to, że ten blok udało się zmontować. I poszerzyć grupę tych, którzy wspierają Ukrainę. Bo widzisz, co się stało. Tak naprawdę urealnienie i tak naprawdę, wiesz, co było największym strzałem w stopę ze strony Rosji?
No, powiedz. Zablokowanie dealu ukraińskiego ONZ-owskiego przez Morze Czarne. Kraje Afryki przyjechały do Moskwy i pierwsze pytanie zapytały, było takie: Władimir, a gdzie nasze zboże? Jeszcze dodatkowo ONZ dowaliło do pieca, stwierdzając, że no, zamierzało się tutaj powiększyć wolumen eksportu na kraje Afryki z Ukrainy do miliona ton, no ale w tej sytuacji, no to wiadomo, że nie będzie nic. Żeby było jeszcze śmieszniej, Paweł Jeżowski znalazł materiały o tym, że fitosanitarne parametry zboża rosyjskiego, które próbuje od jakiegoś czasu podmieniać zboże ukraińskie na rynkach, są dalece odbiegające od tego, czego oczekują nawet kraje trzeciego świata. Dlaczego? Dlatego, że to przyznał z całą szczerością, przyznał minister rolnictwa Federacji, twierdząc, my eksportujemy na kraje afrykańskie zboże gorsze. Wszystko w temacie. Chcieli, to mają. No, chcieli, to mają. Jeżeli chodzi natomiast o inne ciekawe sprawy, no to mamy taką ciekawą sprawę i to jest ciekawa sprawa niedaleko Alaski. Flotylla kombinowana 11 okrętów rosyjskich i uwaga, chińskich. Robiła tam Na ćwiczenia. co tak ćwiczy? Na co wysłano 4 okręty rakietowe US Navy. I teraz pytanie. To jest bardzo ważne pytanie. Dlaczego Chińczycy tutaj żerują rosyjskie weksle? Bo oni do Alaski i do kontynentalnej części Stanów jako dosyć przewidujący do tej pory nie mieli żadnego wejścia ani żadnej pretensji i unikali takiego zadrażniania Amerykanów, drażnienia po to tylko, żeby ich wkurwić. No co Rosjanie robili permanentnie. Teraz pytanie, o co chodzi? Moim zdaniem chodzi o drogę północną. Północna droga morska, Tak jest, czyli przez płynięcie wzdłuż topniejącą granic, Arktykę. płynięcie wzdłuż granic, północnych granic Rosji. Tak jest, co znacznie, znacznie skraca podróż na przykład z Europy na Ocean Spokojny. I teraz pytanie, czego Chińczycy chcą? A moim zdaniem, i to widać, bo to już widać w samej Rosji, gdzie zakładane są spółki rosyjsko-chińskie, gdzie na zasadzie, że rosyjska firma daje, że tak powiem, rynek, daje znajomość tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o procedury karno-skarbowe i administracyjne. Natomiast chińska firma daje kapitał. Przy czym zwykle bywa tak, że zarządzającymi są niby Rosjanie, natomiast w przypadku, jeżeli 90% kapitału należy do współwłaściciela chińskiego albo do różnych spółek, które są powiązane ze współwłaścicielem chińskim, po co denerwować rosyjski system skarbowy, który i tak niewiele może, ale po co ostentacja, to w takim razie kto rządzi? Oczywiście Chińczycy. Moim zdaniem chodzi o to, żeby przez tego typu spółki, wydmuszki rosyjskie, przejąć większość handlu drogą północną. Pamiętajmy, że tam jeszcze był jakiś port robiony ze względu na wydobycie tam gazu i Tak. ropy. No, to jest w Roboty Arktyce. wstrzymano w tej Tak, Arktyce i to tak. teraz pięknie wymarza i pęka, To niedokończone jest i jeszcze w niechronione. Arktyce sprawa, wiesz, to nie tylko chodzi o ten gaz, tu chodzi o konkrecje manganowe. Wyobraź sobie stal bez dodatków manganu Teraz albo jeszcze wszelkie powiedzmy, stopy. co to są konkrecje. To jest taka forma zbijania się w jakiś blok, prawie jak cementowany, dlatego konkrecje. I na dnie mórz wielu znajdują się takie kulki i walce zawierające różne bardzo ciekawe metale. I nawet Na Polska przykład ma, wanad, tak, chrom, ale Polska ma mangan. pewną działkę na przecież Na oceanach, Pacyfiku. gdzie może eksplorować takie rzeczy, jeśli tylko będzie miała technologię ku temu. Dlaczego? Dlatego, że na Pacyfiku te konkrecje znajdują się na głębokości 3000 metrów i więcej. Natomiast na Morzu Arktycznym to jest na przykład 800 metrów, 500 metrów. Znaczna różnica. Jeżeli chodzi o
technologię wydobycia różnica absolutna. Bo jest skafy, które schodzą na takiej głębokości 800 do 1000, to nie jest żadne rocket science. To jest pewien poziom normalności. To nawet nie batyskaw, to już jest robot. No. To już jest robot, który i można to robić zdalnie robotami, które nie są drogie tak bardzo, jak te, tak, które schodzą na takie głębokości, gdzie zatopiony jest Titanic, prawda? I tutaj jest to znaczna różnica. Bardzo duża różnica. I w związku z tym, jeżeli by tutaj rzeczywiście Chińczycy dawali do zrozumienia, że popierają Rosję, to oni tego nie robią darmo. Oni prawdopodobnie robią to właśnie za taki zysk. Za dobre interesy. Za dobre, to dla dobre, dla, oczywiście dla nich. Przy okazji w ostatnich danych Banku Centralnego Paweł wyśledził, że prawie 43 tony złota Rosjanie sprzedali w ostatnich miesiącach. 43 tony. Tak. To wielkość rezerw co niektórych państw małych, tak? Mhm. To jest raz. Dużo z tego, bardzo dużo kupiły Indie i Chiny. A teraz ci powiem, za co poszło to złoto do Chin. To jest właśnie ten plan Deripaski. To jest to, czym się zajmuje Deripaska, czyli szary i czarny import elektroniki. I to głównie za to. Na przykład jeden Intel Xeon, który kosztuje serwerowy, który kosztuje na wolnym rynku 8 tysięcy dolarów mniej więcej, tutaj w szarym imporcie potrafi się osiągnąć 40, a i z dostępnością bywa różnie. Więc za takie pieniądze to już idzie złoto za tego typu handel. Jak do tej pory w zeszłym roku wyhandlowano łącznie za 4 miliardy dolarów elektroniki, no to jest, to są dane z Refinitiv, to są dane z Nikkei, więc to są dane, które można uznać za wiarygodne. W tym roku zapewne też będzie 4 miliardy albo więcej, ale to nie znaczy, że to wszystko trafi bezpośrednio do sprzętu wojskowego rosyjskiego, bo to musi też trafić do wszelkich komputerów, wszelkich urządzeń elektronicznych, nie tylko Ministerstwa Obrony, ale także MSW. Także tutaj, no, oczywiście można się spodziewać, że jak najbardziej trafi to, bo na przykład wiemy, co się montuje w lancetach. Lancety. No, czeskie lancety. Elementy nawet znaleźli. Nie, czeskie to nie. To jest Nvidia Jetson i Xilinxy. Xilinxy są chińskie, ale Nvidia Jetson wiadomo czynia. Tak. Więc to jest po prostu przemycane, ale nasi oczywiście twierdzą, co po niektórzy, że o, panie, USA, to jest wszystko nieprawdziwa wojna, bo USA z Rosjanami handluje. Oni nie są w stanie zahamować eksportu elektroniki powszechnego użytku, jeżeli ten eksport na przykład idzie przez Indonezję. A no, to tak idzie. Dokładnie. No. Filipiny, Indonezja, Wietnam, Wietnamczycy, do tego stopnia, że pojechał wysoki urzędnik Departamentu Handlu USA do Wietnamu, i tam są rozmowy na ten temat, jak zahamować szary eksport wietnamski elektroniki amerykańskiej do Rosji, i Wietnamczycy obiecali pomoc. Oczywiście darmo to oni tego nie dadzą. Na przykład Wietnamczycy mają kupę sprzętu poamerykańskiego, który wykorzystują do tej pory, i do tego sprzętu części dostarczają spółki cywilne, ale amerykańskie. No nie sposób, słuchaj, naprawdę uwierzyć, że części do M113 to one ci tak idą, czy do Browningów idą ci przez cywilne spółki bez wiedzy Departamentu Stanu. Ale to już od 10 lat około trwa, kiedy te relacje wietnamsko-amerykańskie zaczęły się normalizować. No właśnie. Nikogo to nie zaskakuje. Także tutaj są robione normalne interesy. Ale wiesz co? Próba tego importu jest przymykana. Tak, na chwilę przeskakując w kierunku Ukrainy, mam bardzo niepokojącą wieść stamtąd, którą dzisiaj robię zajawkę, ale będę się temu poświęcał trochę bardziej, żeby to rozkminić. Słuchaj, informacja
od ludzi, którzy no, mogą sobie pozwolić na to, że po jednym telefonie są przyjmowani przez ministrów, tak, bo mają dla nich czas. Nie mniej niż ministrów, tak? Ktoś tam był, obił się ileś tam czasu, wraca i mówi, Maciek, kurwa, dostali ultimatum. Albo do grudnia zrobią jakieś porządne rzeczy, pokażą coś na froncie, albo będzie przykręcanie kurka ze wsparciem z Zachodu. Znaczy ja ci powiem i tak. Nie wiem, naprawdę nie wiem, 50-50, czy to może być prawda? Czy boją się Amerykanie i przed wyborami chcą mieć przed wyborami pewne tak, to porządki? Znaczy ja mam informację, że to nie chodzi o to, żeby było przykręcenie kurka, tylko już zawiadomiono Ukrainę, że amerykańskie wsparcie będzie mniejsze ze względu na wybory. Natomiast... A ktoś do tego dorabia dodatkową filozofię? Tak. Natomiast być może będzie próba obejścia tego, to znaczy będzie wsparcie na przykład po 200 milionów, 250, na przykład małymi pakietami, a co dostałem informację, że może znacząco zwiększyć się wsparcie z Europy. Tudzież przez Europę. No właśnie. To może być tak? Właśnie. To jeżeli chodzi o pokazanie wyników. Pokazanie wyników na pewno, natomiast wiem, że są teraz, na pewno jesienią będzie więcej, coraz więcej jeździ wysokich oficerów z NATO na Ukrainę. W celach planistyczno-konsultacyjnych. Przebywa w strefie walk i rozmawia zarówno z syrskim, jak i z założnym, jak i z oficerami na froncie. Moja hipoteza na podstawie rozmów z różnymi ludźmi jest taka, że oficerów NATO denerwuje właściwie w kwaterę główną, denerwuje jedna rzecz, marnowanie wysiłku ukraińskiego spowodowanego brakiem koordynacji i współpracy między dużymi jednostkami. Tak, powyżej batalionu zaczyna się problem narastający. Brygady jeszcze czasami ze sobą współpracują pod warunkiem, że są to brygady, które już ze sobą walczyły. Natomiast na poziomie współpracy terobrony z brygadami operacyjnymi jest klęska. Na wyższe związki taktyczne to w ogóle jest już, wiesz, legenda i nie wiadomo, co to będzie związki taktyczno-operacyjne. I teraz jest taka próba zorganizowania ominięcia szczebla dywizji, zorganizowania korpusów. No, ale już od dłuższego czasu. Tak, to jest wszystko pod patronatem NATO. No problem jest taki, że to ciężko idzie. Ale jedno pytanie. Tylko mentalne problemy, czy również te, które ty w swojej książce zawarłeś, opisując problemy współpracy polskich wojsk obrony terytorialnej z wojskami operacyjnymi? Wszystko Czyli naraz. Łączność. Wszystko naraz. Wszystko naraz, jeszcze dodatkowo o czym mi wspominają ludzie. Wiesz, wojna narobiła małych atamanów. I to są dowódcy. Tak, co to są niektórzy dowódcy, odpłynęli. Tak, co są dowódcy na przykład batalionów, dowódcy brygad. Oni chcą sobie wybierać, z kim oni walczą i wojują, i wojować tylko z nimi. A to jest wojna, jest rozkaz, trzeba rozkaz wykonać. A oni mówią, a ja z tym walczył nie będę, bo ja tutaj ten i nie mam zaufania i nie walczyłem. A to powalcz. Nie, bo ja tylko z tą brygadą, z którą ja walczyłem. No i to no są takie problemy. I to tłumaczy zapowiedzi pewnych czystek. Tak, to tłumaczy to, co, bo podobno dotarło to do Żeleńskiego. My mówimy, że tu chodzi o korupcję. O korupcję tak, ale tutaj chodzi przede wszystkim o to, co się dzieje na froncie. Dobrze. No, jeszcze polityzacja. Polityzacja niestety wkracza do wojska z powrotem. Tutaj i tu powiem wprost. Winna jest frakcja premiera Szmychala. Szmychala, tak. Nie mamy na jego temat nic dobrego do powiedzenia. Łysy powinien odejść, mimo że tak. Łysy. No. Zdecydowanie. Powiem tak. Oprócz tego jest druga rzecz. I ta jest dla mnie, jako Polaka, bardziej niepokojąca. Dowiadujemy się, nie, może inaczej. Była pewna konferencja, z jakimi regionami poszczególne kraje
wyłonione w wewnętrznym konkursie ukraińskim, będą współpracować w odbudowie, czyli tam na tych terenach dane kraje, firmy z tych danych krajów będą preferowane, wejdą, znaczy, umowy, tak jak w Afganistanie, kontrakty dostaną itd. swoje regiony. Tak. I ty wyobraź sobie, że ja informacje, jakie napływają, kompletnie mówią, że to, tak jakby już o tym nikt nie pamiętał. Co więcej, pojawiły się takie rzeczy, jak to mówią, poszczególne kraje obsikują, ale nie regionalnie, tylko branżowo. I na przykład tak, budowę dróg, firmy z tego kraju, budowę wodociągów i tym podobnych, te, energetykę, te. I jedyny kraj, który nigdzie nie próbuje zaznaczyć swojego miejsca dla swoich firm, to jest Polska. Tak. To mówią centralnie ludzie nasza z władz wina. Ukraińskich, mówią, tak. Kurwa, każdy przychodzi w tych sprawach, dlaczego tylko nie wy ma nie żadnego przychodzicie? Polaka. Tak. Tak. Dlaczego wy nie przychodzicie? I mówią tak, my byśmy bardzo chętnie na przykład nawiązali współpracę z polskim przemysłem rolno-spożywczym. Też. Nie ma, powiedzieli, nie ma chętnych. I Dlaczego to, nie ja już ma nie wiem, chętnych? to nie jest poziom głupoty, to jest poziom celowego sabotażu chyba. Nie, to nie jest poziom, tutaj to nie jest poziom, chyba że ten poziom celowego sabotażu ulokujesz na szczeblu centralnym u nas, bo po prostu niejednokrotnie firmy by chciały, ale one nie wiedzą, szlaki nie są przetarte. To jest cały czas, o czym ja tłumaczyłem, że największym ciosem była swego czasu likwidacja biur radców handlowych przy ambasadach. Lesława Potkańskiego, zresztą nie chcę tego nazwiska, wiesz, bo od razu tu skaczę, bo pamiętam aferę Banku Staropolskiego dawno temu i po prostu to, co zrobiono, że zlikwidowano te biura radców handlowych, nikt mi niech kurwa nie mówi, że tam było WSI. Tam byli ludzie, którzy byli wyszkoleni w tym, żeby penetrować rynek od strony możliwości handlowych, gospodarczych. Tego nie przywrócono. Daję U prosty nas jest przykład. kiedykolwiek, jakikolwiek, w jakiejkolwiek ambasadzie ataszat, że tak powiem, gospodarczy, nic nie ma. To jest wszystko na głowie ambasadora. No przecież ambasador nie może być od wszystkiego. Na głowie sekretarza, no przecież sekretarz ma 150 różnych obowiązków. No to do czego się ogranicza cała robota? Do zbierania kwitów i do wysyłania do Polski. No ludzie, przecież personel zajmujący się samymi relacjami gospodarczymi w ambasadzie niemieckiej w Kijowie to jest 60 osób, a my nie mamy nikogo. Czy jak przypadkiem w tego samego typu organicznej sekcji zajmującej się handlem ambasady niemieckiej w Polsce nie ma 54 osób? Nawet więcej. Nawet więcej. Poza tym ambasada amerykańska. Poza tym, teraz, żeby było jasne, my dostaliśmy na tym rozdziale region doniecki, czyli naprawdę czarną dziurę, ale kto układał ten plan? No ten plan układał Ernst & Young. A dlaczego ten plan układał Ernst & Young? Dlatego, że Amerykanie są największymi darczyńcami. W związku z tym tak naprawdę rządzą tam Amerykanie. A rozmawiał ktoś od nas z Ernstem & Youngiem albo Amerykanami? Nope, never, nothing. No to co? To mamy, cośmy, proszę, kurwa, chcieli. I kurde, dzwonią stamtąd ci Ukraińcy, ludzie władzy. Dlaczego i mówią, was tu nie przyjdźcie, ma? Proszę, tak, gadajcie. Dlaczego was tu nie ma? Przecież wy jesteście naszym sąsiadem. Ale wiesz, z drugiej strony, jeżeli ludzie z firm słyszą cały czas od polityków komunikaty negatywne, nie, chodźcie tam, korupcja, wojna, nie wiadomo co się dzieje, to tego, polskie firmy zostaną wyniszczone, zostaną wykorzystane i porzucone. A ciekawe, że jakoś Niemcy się nie boją, że jakoś tam Hermesa zamierzają wdrażać, że wiesz, jakoś moich... Amerykanie się nie boją. I wiesz, ilu moich znajomych, którzy kończyło studia na tym, jak to się nazywa, handlu zagranicznym na SGGW, nie na SGGW, tylko na SGH, na SGH,
No, SGH jeszcze, już, tak? Jeszcze byłem w czasach SGPiS-u. Plus, no, ale plus ludzie Wydziałów Prawa w Warszawie, już nie mówię tylko że o Uniwersytecie Warszawskim, po prostu co jakiś czas słyszę, ty, ten i ten mój kolega z Izraela wrócił do Polski nagle, odtwarza wszystko, bo będą stąd działać na Ukrainę. Tak, to jak? I w tym momencie powiem ci, naprawdę chciałbym zgromadzić przed sobą gromadkę tych, którzy odpowiadają za polską politykę gospodarczą i tak podejść do każdego i z grzywki mu, kurde, no bo chyba tak. Inaczej się nie da. Inaczej się nie da. Nie. Nie, no wiesz, to jest, jak kiedyś rozmawialiśmy, jest to bardzo specyficzna forma, ponieważ wiemy, że żaden urzędnik nigdy nie został ukarany za brak decyzji. Za każdą decyzję, dobrą czy złą, można być ukaranym. Ale w polskiej polityce ni hu hu, nikogo nie ukaże się za niedecyzyjność. Ale kieszenie wie, jak nadstawić na legalne i nielegalne przychody, zakładam. Maciek, to nawet nie o to chodzi. Nie na darmo, mówi wierszyk, na zebraniach nie podskakuj, sieć na dupie i potakuj. I tak w dupę nie kopnięty, w mig doczekasz starszej renty. U każdego urzędnika to powinno być nad biurkiem. U co po niektórych chyba jest, ale wryte w mózgu. Wracając do naszych baranów. Tak. Tak. Rosjanie się wkurwią. Tym razem. Dlaczego? Dlatego, że ponieważ nie chcieli dać ludziom kima technologii rakietowych, dostępu do tych technologii, to ludzie kima od 2011 roku przy pomocy swoich cyberchłopaków skrupulatnie penetrowali MPO maszynostrojenie i robią to nadal. Jeden z najważniejszych, jeśli nie najważniejsze, biuro konstrukcyjne. Przemysłu rakietowego, rakietowo-artyleryjskiego nawet. I teraz ja się zastanawiam, czy te ostatnie sukcesy kimów w dziedzinie technik satelitarnych oraz pocisków balistycznych same z siebie przyszły, czy to rzeczywiście Chińczycy byli, czy to jak zwykle kradzione. Kradzione podobno nie tuczy, ale jak widać kimów trochę podtuczyło jednak. Trochę chyba jednak dają radę. No właśnie. A wiesz, że Olenogorski Górnik zniknął z Noworosyjska? Mówimy o okręcie, który ostatnio w Noworosyjsku, tak, właśnie tak, czy to powoli płynąc, czy stojąc na redzie, oberwał stojąc od tego drona, tak, ukraińskiego. Oberwał wybitnie. I złapał duży przechył, co najmniej 10-stopniowy. Złapał duży przechył, został docholowany do pirsu, po czym siódmego z tego pirsu zniknął. Zniknął, rozpłynął się. Nawet co po niektórzy mówią, o, mamy kolejny okręt, widmo. By nie powiedzieć, że podwodny. Natomiast ja przypomnę. Tankowiec SIG zostanie dopiero doholowany i zostanie stwierdzone, czy remont jest opłacalny. No i czytaj, bardzo czytaj, prawdopodobnie po cichu pójdzie na żyletki, ale przecież nie możemy tego powiedzieć. A ja przypomnę, że swego czasu te ataki na nabrzeże portu wojennego w Berdiańsku w tamtym roku spowodowały, że jeden okręt desantowy, który uciekł stamtąd, oberwał, a drugi został w celu zgaszenia pożaru, celowo, oficjalnie taka wersja, zatopiony celem podjęcia go z czasem i wyremontowania. Owszem, został zatopiony, do tej pory nie słyszał nikt o tym, żeby próbowano go podjąć i podnieść. Wiesz, to zależy na jakiej głębokości, tak, bo jeżeli został zatopiony skutecznie, tak, jest, żeby więcej, wiesz, nie, ten pożar nie wybuchł, więc na przykład na 100 metrach. No nie to no, tak. Przy nabrzeżu portowym nie ma takich głębokości. Ale to nie wiesz, czy przy nabrzeżu go zatopiono, a tak, może wyholowano gdzieś tam. Celem wiesz, wzmocnienia sztucznego falochronu. Na przykład. Więc tą technikę już znamy. Tak. Zobaczymy, czy była zastosowana. Zobaczymy, czy była zastosowana. Natomiast straty. Straty rosyjskie. No jeżeli chodzi o straty rosyjskie, to dziś lub jutro przebijemy 250 tysięcy Rosjan i 4250 czołgów według Ukraińców. Według no Ukraińców. ale... Ale zajrzałem, mówimy o samych zabitych. Tak. Zajrzałem na Rosja 1 i tam podano
straty rosyjskie. Czekaj, gdybym miał teraz hełm, to bym z wrażenia założył, żeby mnie siła tych argumentów nie przytłoczyła. Tak, jedyne prawdziwe według Rosji A1 to 18 uciekłeś, tysięcy szczęki ci żołnierzy. nie widać. Tak? 18 tysięcy Za wysoko żołnierzy. patrzy kamera. O, dobra. O. Tak, Teraz dobrze, tak. Tak. O, teraz nawet będzie lepiej. Więc 18 tysięcy żołnierzy według Rosjan i 200 czołgów, z czego większość wskutek awarii, oraz 20 śmigłowców i tyle samo samolotów. Natomiast Ukraińcy stracili 550 tysięcy żołnierzy, 7 tysięcy czołgów, 450 śmigłowców i 457 samolotów. 2,5 razy tyle, niż miało ich całe ukraińskie lotnictwo I łącznie. I to szczególnie szanuję, bo to by znaczyło, że połowa sprzętu, której nigdy nie mieli, to jest wszystko w technologii stealth, czyli kompletnie niewidoczna i nie do zidentyfikowania. Ale popatrz, ta rosyjska technika. Stealth było, a oni jednak to strącili. Bardziej się boję tej ich technologii, którą bardziej znamy, bo na ostatniej paradzie z okazji święta wojsk, powiedzmy, desantowych Białorusi okazało się, że mają w pełni autonomiczną artylerię, pewnie ze sztuczną inteligencją, jak Tak. się wyczepiła i pojechała D-30. No właśnie, i popatrz, i to jest zmodernizowana chyba, bo to nie jest taka nowa armata, to jest taka sztuczna i to w dodatku obdarzona sztuczną inteligencją, która pozwala jej się samodzielnie wyczepić i pojechać w dowolnym, Ale przewidywanym przez siebie kierunku. skręca tylko w jedynie słuszną stronę, w lewo. W lewo. No tak. No, A to ale wiesz co, to może jakiś miejscowizacja? wczesny model. Może ten następny będzie już skręcał w obie strony. A ty widziałeś, bo mi to zrobiło dzień, tą inscenizację jak z tego, kurde, pomnika rosyjskiego, że kobita ze wsi i robotnik z miasta, ona ten sierp wyciąga, on ten młot, a za nimi idą, nie wiem, wróbelek, walerek, miał mały werbelek. Tak, tak, tak. Niedosztukowany sztyl od, kurde, tej, co wiesz, kij od szczotki do niesienia czerwonego sztandaru i jakaś marketanka z trąbką, żeby, prawda, udawać, że coś gra. No, makersaker to był. Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. Znaczy, najgorsze jest to, że oni to wzięli na poważnie. I to jest serio współczesna Białoruś. Tak, to jest serio współczesna Białoruś. Natomiast Oryx, który sam no, jest bardzo, nawet zbyt bardzo stricte, zachowawczy. Tak. Same potwierdzone rosyjskie straty w sprzęcie to 11 553 sztuki. Znając Oryxa, to tam 30% można spokojnie jeszcze dodać. Ale łącznie czołgów, pojazdów pancerzonych, tak, artylerii, tak, wszystkiego. tak, Nie? tak. Ale to tam jeszcze można spokojnie 30% dodać. Tak. Bo oni tylko biorą to, co było absolutnie na filmach, o czym Rosjanie sami półgębkiem przyznali, więc tam te 30% spokojnie Ale dodać. Jeszcze poprawili do się. tego dochodzi sprzęt, który był opuszczony, podbity, opuszczony, który przejęli Ukraińcy. Tego Tak. Oryx nie wykazuje, a takich jednostek było sporo, zwłaszcza na początku wojny. A do tego jeszcze dodajmy, że i tak się poprawił Oryx, ponieważ lepiej w tej chwili pokazują polskie donacje, mówię, nie dostawy zakupione, tylko donacje na rzecz Ukrainy i to się mocno uaktualniło, natomiast no niestety nie poprawili się w kwestii przeliczania niemieckich deklaracji na fakty. Tak, jak zwykle wszystko co deklaracja, to tam doszło. A to jest tylko deklaracja. No nawet ja ci powiem, że nawet we Lwowie się śmieją, używając starego polskiego powiedzenia, że nikt ci nie da tyle, ile Niemcy obiecają. Ale cóż, Ostpolitik jest Ostpolitik. Ostpolitik. Tak. Natomiast ciekawa historia. Tutaj dwie historie co do strat rosyjskich. Co do strat rosyjskich znalazłem takiego urlopnika, bo po pierwsze, kim są w tej chwili urlopnicy z frontu rosyjskiego? Otóż urlopnicy z frontu rosyjskiego to są wyłącznie albo wyżsi oficerowie, i to nawet nie jeżdżą kapitanowie,
bo to wszystko zależy od tego, jakie mają układy w brygadzie. Jak mają dobre, to jeżdżą, jak nie mają, to nie jeżdżą. A w ogóle niżsi oficerowie i podoficerowie, podoficerowie i oficerowie młodsi jeżdżą wyłącznie wtedy, jako urlop do rany. Czyli jak byli ranni, zostali wycofani, to dostają urlop. I jeden z takich oficerów młodszych rezerwy napisał tak. Straszne, co dzieje się z naszymi samowarami. Uwaga, samowar to jest taki ranny, który stracił nogę, rękę. To się wzięło jeszcze z II wojny. Codziennie dziękuję Mateczce Kazańskiej, czyli Matce Boskiej Kazańskiej, że mam całe obie nogi i mogę normalnie chodzić mimo ran. Byłem w ośrodku medycznym pod Moskwą. To nie ośrodek, to rzeźnia dla bydła. Naszym samowarom zamiast protez dają aluminiowe szczudła, jak jakimś piratom ze starych filmów. Ranni bez rąk nie dostają nic, tylko zabezpieczenie kikuta. Podobno wojsko wyczerpało środki budżetowe na zaopatrzenie inwalidów. Mówią w ośrodku, że to jest tymczasowo, a może w przyszłym roku będzie lepiej. I to dotyczy nawet młodszych oficerów jak ja, ale tylko rezerwy. Oficerów kontraktowych, nawet młodszych, tam się nie widuje. Podobno mają inny ośrodek, też pod Moskwą, ale w innym miejscu. Co gorsza, są inne cuda z naszymi samowarami. Jak byłeś delegowany w czasie szkolenia, miałeś pecha, zostałeś ranny, straciłeś rękę czy nogę, to tylko od łaski armii zależy, czy dostaniesz odszkodowanie i protezę. Jak coś pójdzie nie tak, to nie dostaniesz nic. Jest jakbyś nogę czy rękę przy maszynie stracił. Do szpitala idziesz czy przychodni i na koniec kolejki. Może za rok coś dostaniesz, może nie. Do tego czasu łaź z tym kikutem. Ciekawa sprawa. Jak to motywacyjnie działa? Tylko za mało tych informacji się wydostaje na zewnątrz, chyba póki co u Rosjan, żeby trochę otrzeźwieli. Ale oni to widzą na ulicy, Maciek. Słyszą opowieści. Już się mówi o tym, że rodziny w głubince nie mają przynajmniej jednego krewnego, który by nie walczył na Ukrainie, nie mają przynajmniej jednego, który by nie był przynajmniej raz ranny. To już jest bardzo dużo. W głubince. Za moment to się zacznie w miastach. Proporcjonalnie, ile mieszka w miastach w tej bardziej europejskiej części Rosji, a ile mieszka na głubince z tych 130 paru milionów? No w tej chwili to głubinka jednak przeważa. No to się dzieje całkiem grubo. To się dzieje całkiem grubo, dokładnie. Ale słuchaj, jakie to ma znaczenie w sytuacji, kiedy ktoś o wyobraźni, no nie wiem, Gzakońskiego, czy jakiejś innej, prawda, istoty z fasetkowatymi oczami twierdzi, tak, tak źle ma się nie rosyjska branża motoryzacyjna, tu patrzcie, jakie designerskie rzeczy i kabina na Kamaza. Pojawia się pod spodem dopisek, a ty wiesz, że to jest kabina opracowana wspólnie z Mercedesem i tak naprawdę dostarczana przez Mercedesa do pewnego momentu, tak, do Kamaza. Tego już nie ma. Tutaj tak? By należało odpowiedzieć fotografią Łady Granta. Tak, Łady też. Granta bez ABS-u, bez wspomagania kierownicy, bez wspomagania hamulców, bez elektronicznego systemu rozruchu silnika, z silnikiem, który ma no dobre 15 lat i spełnia normę Euro 2. Ale ciągle produkują Ładę Niwę. No, produkują Ładę Niwę, ale Ładę Niwę to oni produkują z nowszym silnikiem, już tylko 20-letnim. No, do tego też dochodzi, że produkują ciągle UAZa Patriota, tak? UAZa Patriota, ten... którego był film na temat wykończenia UAZa Patriota, bardzo interesujący, na przykład niedomykające się drzwi, urywające się klamki. Braki uszczelek, możesz włożyć sobie rękę w niektóre miejsca. Tak, tak, tak. I to jest na rynek cywilny. Cywilne tak. Auto. Czyli to są te lepsze, bo wojsko brało lepsze. Wszystko. Wojsko musi brać wszystko, bo nic innego nie dostanie. Także tak to wygląda. A dla Ukraińców istotna, a nie, może jeszcze powiemy o tym, co się dzieje tutaj, jeżeli chodzi, co sami Rosjanie mówią a propos inwalidów. Ario wydobył takiego Rosjanina Separ 13, walczącego w WDW i napisał tak.
Na tle wiadomości o wycofaniu gotowych do walki wojsk powietrzno-desantowych z kierunku Chersonia i przeniesieniu ich w kierunku Zaporoża chciałbym coś odnotować. Wróg z powodzeniem okopał się na naszym brzegu Dniepru, zajął miejscowość Kozaci Lagera, a nawet już przełamał pierwszą linię naszej obrony w tym rejonie, która w większości składa się ze zmobilizowanych ludzi i posunął się o 800 metrów w głąb. To bardzo zły trend. Jeśli Ukraińcy zdołają zrobić przeprawy i będą mogli przemieszczać sprzęt, będzie, lekko mówiąc, chujowo. Myślę, że teraz wszyscy rozumieją, co próbuję przekazać. Następny urlopnik rosyjski, chyba świeży, bo pisze tak. Od kilku dni bardzo zła sytuacja w kierunku Robotyne. Tak, dokładnie. To będzie dobrze. Jak tutaj dojdziemy do... Tak, bardzo zła sytuacja w kierunku Robotyne. Wróg rozszerza atak na Werbowe i Kopani. Jeżeli czegoś dowództwo nie zrobi, nie przyśle tam co najmniej batalionu, nasza obrona może się załamać. No i teraz oczywiście poszedł komunikat od rosyjskiego dowództwa, że odparliśmy atak na kierunku Werbowe. Zwinęliśmy obronę ukraińską na kierunku Kopani. Po czym jest informacja, że atakujący rosyjski K-52 został zestrzelony pod Robotynę przez 47. Brygadę Ukraińską i żeby było co ciekawiej, Ukraińcy posunęli się następne 500 metrów. Przy czym posuwają się głównie tutaj po wschodniej stronie Robotnego, w kierunku bardziej Werbowego. Rozszerzając atak. Tak, rozszerzając atak i wiemy na pewno, że pojawiły się w rejonie bezpośredniego zaplecza dodatkowe jednostki ukraińskie. Tak. Z kilku brygad oraz jakaś jednostka artylerii, więc całkiem możliwe, że z jakiegoś powodu będą właśnie tutaj w tej chwili koncentrować swoje wysiłki Ukraińcy. No zobaczymy, jak to się potoczy. Ale ja na chwilę wrócę jeszcze na Chersońszczyznę. Tak. Bo to, co czytałeś, to jest obraz tego, co się dzieje, ale już nawet nie do końca pełny, ponieważ to, co się spodziewaliśmy, że zacznie się tutaj wojna podjazdowa na całego, tak. I już w chwili obecnej są dostępne nawet filmiki, gdzie ewidentnie lekka piechota ukraińska, niekoniecznie SOW, ale powiedzmy, że SOW i lekkie jednostki na okręta już zaczynają sprawdzać, próbować tutaj różnego rodzaju rajdów na łodziach szybkich, lekkich, czy nawet na tych kajakach, na których można zamontować 40-milimetrowy, jak się okazało, granatnik. Ale przede wszystkim robią odrzut tego rzecz. Granatnika nie jest taki duży, bo to jest średnio-ciśnieniowiec, tak? Przede wszystkim robią jedną rzecz. Wymiatają cały Dniepr z rosyjskich jednostek strażniczych. Tak. I to jest dolny bieg Dniepru, ale myślę, że tutaj od Kozaczej i od Nowej Kachowki w górę zacznie się robić to samo. Tak. Tu jest już jakiś tam system posterunków, ale dlaczego? Słabych. Dlatego, że to, co jest na brzegu, to były tereny podmokłe, bagna, meszary i tam było trudno, ale oni w tej chwili, Ukraińcy, już wychodzą poza ten obszar i zaczynają dosyć ostrymi atakami, jak na razie SOF-u, penetrować rosyjską obronę. I ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby udało się tutaj rozszerzyć te przyczółki, a jak zrobią to w odpowiednio szybkim tempie i przerzucą w miarę regularnie działające przeprawy, będące poza zasięgiem ognia artylerii rosyjskiej, to na pewno coś tutaj większego trafi i pójdzie. Pójdzie na ten teren. Na pewno, bo to jest prawie pewne. Natomiast jeżeli byśmy tutaj mówili o froncie, no to może pojedźmy na odcinek bachmucki, na kierunek bachmucki, Siwiersko-Bachmucki. Jesteśmy. Cała seria ataków była w ciągu ostatnich 2 dni rosyjskich, Kliszczyjówka, Andryjówka w Kurdiumiwce. I co się okazało? Ukraińcy nie dość, że te ataki odparli,
to jeszcze posunęli się na tych trzech obszarach do przodu. I to dosyć dużo, bo to jest co prawda liczone w setkach metrów, ale przy takiej obronie rosyjskiej to jest dużo. I tak. Pod Białochorywką także Rosjanie są wypierani. I to bardzo mocno. Ale mówisz o tej Białochorywce tu na górze? Tak, o tej Białochorywce tu na górze. Są Rosjanie wypierani. No niestety likwidacja tego tutaj występu frontu ciągle trwa, ale tak. Wybieg dla psów najsłynniejszy w świecie jest w znacznej części pod kontrolą, czy to ogniową, czy fizyczną sił ukraińskich, więc jako tak. Najpierw to powiedzmy, tutaj dlaczego były te walki o wybieg dla psów. Te walki o wybieg dla psów były dlatego, że tam Rosjanie permanentnie ustawiali artylerię z zooparkami i usiłowali demolować linie ukraińskie. W związku z tym, że Ukraińcy tą artylerię przeganiali, Rosjanie wracali, doszli do wniosku, że no nie da rady, trzeba ten wybieg dla psów zdobyć, co uskuteczniono. Zgadza się. Do tego tutaj, jeśli wypchną do końca do linii kolejowej, albo uda im się Ukraińcom zająć przyczółek tak. jakiś racjonalny pomiędzy właśnie Pliszciwką a Kurdiumiwką za, raczej na wschód. Jeżeli ominą Berczywkę, bo Berczywka jest dosyć Berczywka mocno jest tu. Ufortyfikowana i wejdą od drugiej strony na Blachodatne, to Rosjanie tak. mają naprawdę duży problem. Mają wtedy przełamaną praktycznie pierwszą linię, w dodatku zagrożenie okrążeniem pełnym, no się będą musieli sami wtedy ewakuować, a jak widać, coś z tych zamiarów jest tutaj widoczne. Zwłaszcza, że póki co jednostki artyleryjskie wspierające tutaj rosyjskie były przesunięte na północ dla wsparcia tamtejszych wysiłków i jeszcze nie zdążyły wrócić. Właśnie tutaj powiedzmy o tych wysiłkach. Idźmy Ataki. Tam. Ataki rosyjskie pod Awdijiwką, Krasnochorywką. No, Awdijiwka jest na dole, nie będę aż tak skakał. No. Awdijiwka tu. Krasnochorywka i Marinka. I Marinka, jak to się skończyło? Mimo tej dodatkowej artylerii, wszystkie ataki odparte, centrum Marinki, raczej to, co z niego zostało, a wygląda to podobno jak Ipr w 1917 roku, to no, znowu jest pod kontrolą ogniową Ukraińców. Natomiast całkowicie została zniszczona rosyjska bateria 152 mm. Nie wiadomo, czy to była holowana, czy to były msta S w Nowoseliwce Druhej. W tym momencie tak jej szybko nie znajdę, no ale tak. W każdym razie cały czas straty rosyjskiej artylerii są, Rosną. ale są Rosną. Takie, które są większe niż zasoby artylerii dużych armii europejskich. No, najważniejsza rzecz, że trzebione są praktycznie wszystkie radary kontrbateryjne Zoopark. To już straty sięgają 18 jednostek, czyli Rosjanom zostało wszędzie, w całej Rosji, tych radarów 30. Na pewno aż tyle? No nie wiadomo, ile sprawnych. No właśnie, ja wiem coś, że poniżej 10 sprawnych w tym momencie. No. 30, no tak całkiem. 30 jest na stanie. Jeżeli Idziemy chodzi na o północ. Słobożański odcinek. Tak. Synkiwka, rosyjski kontratak się nie powiódł. Rosjanie chcieli się zbliżyć do szosy N26 koło Petropawliwki. Tam są cały czas walki. Cały czas są walki pod Nowoseliwskie, przy czym tutaj się Ukraińcy bronią. Tu się Ukraińcy bronią z sukcesami, bo Rosjanie nie mogą tam wyjść i nie zanosi się na to, żeby tam wyszli.
I tutaj wyraźnie widać, że tutaj te walki obronne będą trwały. Tak. Tu jest Synkiwka. Tak, to jest Synkiwka. Drugi prawdopodobnie, ponieważ widziano siły ukraińskie w okolicach Wołodymirywki, więc bardzo możliwe, że będzie próba ataku od tej strony. No, dobrze by było, żeby tutaj ścieli Likwidować ten występ. Ten występ zlikwidować. Ale generalnie, pomimo zaangażowania, przynajmniej na jakiś czas, tak. Nawet elementów dwóch dywizji z tej pierwszej Armii Pancernej Gwardii, bo mówimy o czwartej, o 47, no, nie udało się trwale osiągnąć jakichś ciekawych z punktu rosyjskiego widzenia sukcesów. Znaczy cały czas rozbijają sobie głowę o obronę ukraińską i oby tak to dalej wyglądało, no nie zanosi się na to, żeby jeszcze coś tam złego nastąpiło. Tak jak omówili ten odcinek wuchłedarski, czyli robotynę, wiadomo jeszcze, że tutaj pod Staromajorskim trwają walki pod Urożajnym, Tak. gdzie tutaj wyraźnie widać, że Ukraińcy atakują, Mekilskim, Nowodonieckim, gdzie są postępy ukraińskie lekkie. Jeżeli chodzi o ten odcinek czarnomorski, to znowu mosty drogowe Rosjanom poszły, Czonharski i Henniczewski. I Tu jest przy czym tak, Czonharski i tak, Henniczewski w tym przy czym rejonie. tak, ten Henniczewski jest bardzo poważnie uszkodzony i raczej się nie będzie długo, przynajmniej do grudnia, nadawał do użycia, a Czonharski no, do poprawki. Czyli tutaj wyraźnie widać, że są postępy. Ciekawa historia, pamiętasz? Omawialiśmy, bo tutaj już chyba możemy wyjść z mapy, bo omówiliśmy cały front. Ciekawa historia jest 122. Toczyliśmy rozmowę z naszym kolegą Joter 2 na temat stanu Tu-22 i na temat stanu Tu-95. No i co się stało? Odwołując się do różnych źródeł, doszedłem do wniosku, że operacyjnych tych 95 MS to oni mają najwyżej 4. Tak No i mniej więcej wygląda. Przedwczoraj nalot. Ile podniesiono? 2. Reszta, tak, reszta 22, przy czym 22 też się zaczynają wykruszać. Dlaczego? Dlatego, że łącznie, tutaj oczywiście teoretycznie przeprowadzono nalot siłami prawie 30, przy czym z Szejkowki miało wystartować aż 12, ale z tego, co potem słyszałem, co potem mówili sami Ukraińcy, to nie było więcej niż 8. I tutaj po 3, 4, a nie 5, 6 też startowały i prawdopodobnie startowały i wracały i robiły drugi start. Po to, żeby po prostu była odpowiednia saturacja, ale nie mogli to zrobić w jednej fali, czyli nawet z 22 Ja muszą pamiętam, być że jest podobne. takie powiedzenie, przekonanie, że lądowanie z dużą ilością amunicji podwieszonej pod skrzydłami to nie jest coś, co samoloty ogólnie lubią. Nie, oni robili start, dochodzili do rubieży odpalenia, odpalali, wracali i znowu drugi start. Czyli karakoł w nowym wydaniu dla Tak, Lotwa. karakoł w takim wydaniu lotniczym sił strategicznych. I Finowie twierdzą, że przy takim tempie eksploatacji tej trzeciej nogi triady strategicznej, czyli tej nogi bombowej, to w połowie 2014 to już u Rosjan nie będzie miało co startować. 24. No tak, 24. To już u Rosjan nie będzie miało co startować. No i wszystko w temacie. Co tu dużo można mówić? Podajemy fakty, nie sprzedajemy plotek. Jeżeli jest coś, co nie jest pewne, to o tym też mówimy. Ale staramy się podawać tak, żebyście sami mogli weryfikować też.
niektóre no. zwłaszcza rzeczy. Ale przykład fajnej drabiny eskalacyjnej z zastosowaniem latającego krzesła na koniec i tak myślę, że ustawia dzień. Można to znaleźć na moim Twitterze. Tak jest. Jeszcze to na sam koniec też podamy ciekawą informację. Ukraińcy zaczęli sobie radzić z lancetami w ciągu ostatniego tygodnia. 34 strącone i unieszkodliwione. Nawet nie chcę wnikać, jak to robią, ale dobrze, że im się to udaje. Dokładnie. Podobno środki są mieszane. Czasem nawet wystarcza zwykła dobra siatka ogrodzeniowa. Liczy się efekt. Liczy się Szanowni efekt. Państwo, jeśli się podobało, to zachęcam do lajkowania, komentowania, udostępniania naszych materiałów, do subskrybowania mojego kanału, do śledzenia mediów społecznościowych, zarówno Marka, zwłaszcza Twittera, jak i moich, ale również nie zapominajmy o Marka Facebooku i jego twórczości na ISB News. Zachęcam do tego, żebyście dawali rady z reklamami i do wspierania mojego kanału zarówno przez YouTube'a, jak i Patronite, ale i również sama pisarska działalność Marka też ma wszelkie szanse do tego, by zasłużyć na wasze wsparcie. Przemi wobec żegnają się więc Marek Meissner i kapitan Maciek Lisowski. Dziękujemy, do usłyszenia, dziękujemy, do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.